te wszystkie lata. Mam nadzieję, że współpraca ze mną będzie równie owocna. Oczywiście współpraca z Krzysztofem się nie kończy, bo jest dzisiaj na innym poziomie. On jest, wiadomo, nigdzie z dzielnicy nie odszedł, jest wiceburmistrzem. Także myślę, że ja będę też taką osobą, która będzie kolejnym głosem i kolejnym wsparciem dla Państwa w realizacji wszystkich przedsięwzięć, które przed Państwem i które chcecie Państwo realizować w ramach naszej. Zapraszam przedstawiciela koła numer 1. I jeszcze dwoje wiceprzewodniczących zostało, panie przewodniczący. Tak. Dwoje wiceprzewodniczących tak. Nie zostawiliśmy tutaj. Aha, jeszcze jest. Tak. Dziękuję bardzo. Ja, panie przewodniczący, przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest pierwsze takie wydarzenie. Myślę, że się nie pomylę w historii. Niedługo 20-letniej naszego oddziału rejonowego, że przed świętami Bożego Narodzenia gościmy u przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Może to wynika po trosze, jak pan przewodniczący powiedział, ze szczególnej sytuacji, że właściwie w większości naszych kumie nie odbywają się normalne takie spotkania świąteczne. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że pan przewodniczący o nas pamiętał, że chciał nas zaprosić. I oczywiście jest to dla nas bardzo, bardzo miłe przeżycie. Natomiast ja, panie przewodniczący, ponieważ tak się złożyło, że niedawno została wydana taka publikacja, pod tytułem Senior jako lider i propagator aktywności, w której to publikacji, to Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej wydała, w której to publikacji no, jest część z nas, kilka osób również, nie tylko oczywiście z naszego oddziału, ale
ja mam przyjemność też osobiście zaistnieć w tej publikacji. Więc ja sobie pozwoliłem, panie przewodniczący, napisać z tej okazji dzisiejszego spotkania taką dość długą dedykację dla pana przewodniczącego. Nie będę tego czytał, żeby zabierać czas, ale powiem, że oczywiście są podziękowania za pomoc, za wspieranie naszego funkcjonowania. Ja, ponieważ koleżanki i koledzy doskonale wiedzą, że jeśli chodzi o pana przewodniczącego Jamińskiego, to mam od lat możliwość obserwowania nie tylko jak jest obecnie przewodniczącym, że to, że fizycznie nie zawsze z nami był, a był powiedzmy obecny pierwszy zastępca burmistrza dzielnicy, pan Krzysztof Miszewski, to i tak zawsze ze strony Michała Jamińskiego mieliśmy i życzliwość, wsparcie itd., itd. Także myślę, że to w annałach, że tak powiem, osobistych pana przewodniczącego i pana rodziny, bo tu ja w każdej dedykacji uwzględniam taki akapit, że szczególnie ludziom młodym, którzy zapoznają się z treścią tej publikacji, życzę, żeby wnioski wypływające z tej publikacji wpłynęły na dobry wybór drogi życiowej. Bo tu jest kawałki życiorysów na seniorów. Więc myślę, że to się przyda, zwłaszcza następnemu pokoleniu, panie przewodniczący, ale bardzo z przyjemnością przekazuję tą publikację. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, że czas dla nas nie jest radosny, bo tuż przed pana przyjściem myśmy minutą ciszy uczcili kolegę Wacława Garbacza, przewodniczącego największego, najliczniejszego koła, jeśli chodzi o ilość członków, koła numer 4. Tu koleżanka Wiesia Garbowicz reprezentuje. Wczoraj o 15:07 w szpitalu Wacław nam odszedł, no a wcześniej odeszła przewodnicząca koła numer 9. Taka informacja dla pana przewodniczącego, że teraz koło numer 9 to jest tak naprawdę połączone koło dotychczasowe numer 6 i numer 9. No ale mamy wybrany nowy zarząd, prawie pełna liczba statutowa jest wypełniona, bo 7 członków może według statutu liczyć zarząd koła, a jest wybranych 6 osób i zostawione jedno miejsce dla kolegi, który niestety jest w szpitalu. Ja akurat jestem członkiem tego koła, więc mogę więcej powiedzieć. No i pan przewodniczący to powinien też wiedzieć, że w tym kole naszym, tu właśnie koleżanka tam siedząca po prawej jako pierwsza reprezentuje to koło, jest wiceprzewodniczącą. To chciałem powiedzieć, że w tym kole jest także przewodnicząca zarządu głównego Polskiego Związku, dr Elżbieta Ostrowska, która mieszka tutaj w Zielonym Zaciszu. To funkcjonowanie, pierwsze zamierzenie, jakie w tyle głowy mam, ponieważ jesteśmy z przedstawicielstwem wszystkich naszych kół, z terenu dzielnicy Targówek oczywiście. To pierwsze zamierzenie po cichu, marzymy o tym, żeby w pierwszej połowie stycznia może udało się koncert kolęd zorganizować. Tak, tak, o, koło obchodziło właśnie też w tym czasie jubileusz piątka, proszę bardzo, tak. Tak, ja kiedyś Państwu też to zdjęcie pokażę i okaże się, dlaczego ono jest takie bardzo ciekawe. Dlaczego ono jest bardzo takie ciekawe. To jest jakby jedna rzecz. Zawsze byłem pod wrażeniem i naprawdę wierzcie mi Państwo, że to z mojej strony nie jest żadna kurtuazja w tej chwili. Zawsze byłem pod wielkim wrażeniem organizacji. Znaczy, jeżeli tak mogłoby być zorganizowane państwo, to jestem za. Znaczy, u państwa zawsze na imprezach wszystko jest, wszyscy są, wszyscy się bawią. To jest coś pięknego.
Nigdy nie zabiliście nas też ładnie przy okazji... nagrane, ładne filmy. Tak, tak. Seniorzy oglądają. Tak. Nigdy nie zabiliście też Państwo nawet w takich sytuacjach, gdzie do naszej dzielnicy, wiadomo, w różnych okresach zjeżdżali też politycy. Aniu. Zwykle ci, których akurat też reprezentuje moja grupa. Tak? Dzięki właśnie też Państwa ogromnemu zaangażowaniu sala nagrała szpak. Wierzcie mi Państwo, że różne rzeczy żeśmy organizowali w latach wcześniejszych, kiedy jeszcze tej sytuacji takiej znakomitej nie było, ta sala nigdy nie pękała szpak. To, żeby jak najwięcej osób korzystało i jak najwięcej było oddziaływania na coraz większą rzeszę właśnie osób, które często, może nawet nie wiedzą, że jest taka możliwość. Pozostało im tak naprawdę, smutne co powiem, ale czasem pozostał im telewizor jako najważniejszy kompan w całym dniu, a trzeba aktywizować po prostu osób w wieku senioralnym jak najwięcej, żeby po prostu, no bo jest wiele wspaniałych osób jeszcze nieodkrytych, które dużo, dużo wniosą. Tak, dużo, dużo wniosą. I teraz to się łatwo mówi, fajnie się mówi, bo tak, powiedziałem wcześniej o tym, że mamy te jakieś tam możliwości ograniczone, ale też jestem głęboko przekonany, że ta dzielnica musi kiedyś, to nie za dalekim okresie, ale stworzyć przestrzeń, która będzie właśnie dedykowana seniorom. Ich własną przestrzeń, w której będą mogli funkcjonować na zasadach, na takich, na jakich chcą, czyś tam pełną swobodę kreowania rzeczywistości. Niestety ze względów też takich, o których wszyscy wiemy, bo jednak te informacje do nas docierają, sytuacja taka gospodarcza, bo zamiast się poprawiać, to się pogarsza, portfele nasze też to coraz biedniejsze, w tym także dzielnica nie jest aż taka. No właśnie, leśnica mimo wszystko potrafi zabiegać o środki i to jest pewien paradoks, bo jesteśmy w najgorszej sytuacji, w jakiej byliśmy jako dzielnica od wielu, wielu lat, jako miasto, a jednak te pieniądze na takie ważne cele w dzielnicy, no bo jak wiemy, jesteśmy dzielnicą na dorobku, ale dynamicznie się rozwijającą, bo wielkie dobrodziejstwa za chwilę będą naszym udziałem. Mam na myśli chociażby metro, które zmieni oblicze tej dzielnicy, zmieni wartość tej dzielnicy, zmieni prestiż tej dzielnicy. My staramy się też działać tak, żeby te pewne nierówności, które gdzieś tam są w dzielnicy, jak to w różnych dzielnicach bywa, też je próbujemy w miarę dynamicznie zacierać. Ale wiadomo, że środków jest zawsze za mało, a potrzeb zawsze za dużo. Dlatego chciałem powiedzieć, że no, musimy wyznaczyć jakąś mapę drogową i zabiegać wspólnie do czegoś środowisko senioralne, ale poprzez właśnie przedstawicieli też tutaj po to, żeby w najbliższym czasie, choćby to by miało być za kilka lat, żeby znalazła się przestrzeń, znalazły się środki dla właśnie zrealizowania wielkiego celu, jakim byłoby Centrum Aktywności Seniora. Takie Centrum Aktywności Seniora wiem, że jest na Białołęce, gdzie to było. Ono chyba pierwsze powstało na Białołęce. W całej Warszawie taki centr. Tak jest. Przecież my jesteśmy w zasobach albo jednej spółdzielni, albo tak, drugiej spółdzielni. Spółdzielnie nam dopomagają. Nasze koło, tak. 15. Od pandemii nie ma praktycznie pomieszczenia, dlatego że jest remont. My dopiero w styczniu, pod koniec stycznia skończy się remont naszego klubu i w tej chwili działamy w bardzo maleńkim pomieszczeniu i też dostaliśmy to od spółdzielni, taką maleńką kawalerkę, żebyśmy się spotykali. My się spotykamy wymiennie, można powiedzieć, ale działamy tak samo. Mamy rękodzieło. Tak samo robiliśmy teraz dla naszych chorych paczki, roznosiliśmy po domach,
bo mamy bardzo dużo osób chorych, które wymagają opieki, więc tak samo nasze koleżanki chodzą. Rękodzieło tak samo, mamy bombę, to mamy, nie powiem ile jeszcze, ręcznie robionych na szydełku, choinki, nie choinki, gdzie żeśmy też obdarowali, kogo tylko tam żeśmy uważali, że trzeba obdarować. Spotykamy się, gościliśmy pani Lewkowicz u siebie w kole niedawno, tak samo, ale co z tego, jak więcej się nie mieści jak 12 osób. Ale za to zorganizujemy jakiś wyjazd, bo jest sytuacja taka, że wszyscy, można powiedzieć, członkowie w kole, to jakoś tak wspólnie można coś zrobić przy dobrych chęciach. Mimo, że takie maleńkie pomieszczenie mamy, ale mamy. I to dzięki właśnie spółdzielni, że my po prostu nie płacimy za to. Ale nikt nam nie da jednej salki, drugiej salki, trzeciej salki, bo to duże. Mamy na Siarczanej, gdzie duże pomieszczenia. Ale to przecież to jest zupełnie inna pula, inne wszystko. Nas tam nie wpuszczą, żebyśmy z klubami poszli, bo byśmy musieli zająć cały budynek, żeby po prostu wszystkie koła korzystały z tego. No tak jest, jak jest. Musimy to, robimy to, wiadomo, że wszystko społecznie i trzeba to przyjąć, jak ja to mówię, na klatę, no bo co zrobić i przeczekać, aż to wszystko się uspokoi. Może ta pandemia się skończy, może już będzie lepiej. I no, liczymy na to po prostu. A na pewno centrum, gdyby takie powstało, no to cudownie by było. No będziemy za tym, ja jestem wdzięczna za. Zresztą taki projekt kiedyś był na Karku, który przeszedł, bo to w rejonie metra miało być. I niestety to wszystko się, jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o kasę. I o czym będziemy mówić? A wiadomo, że miasto coraz mniej kasy daje. Jeszcze dobrze, że my jakoś korzystamy, że jeszcze się starają, ten nasz zarząd dzielnicy stara się, że chociaż mamy na potrzeby po prostu szkół, przedszkoli i innych placówek, które po prostu wymagają jakiegoś nakładu pieniężnego. Dobrze, to teraz proponuję, żeby ścianę płaczu skończyć. No. Ja wstanę i powiem tak, panie przewodniczący, panu, pana rodzinie życzymy zdrowych, jeszcze raz zdrowych świąt, bo teraz ja mówię tak, że na te święta to życzmy sobie wszyscy zdrowia, jak będziemy zdrowi, to święta będą wesołe, bo jak nie ma zdrowia, to ten. Także wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo za to bardzo miłe spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego.